Duchu Święty, pociągnij moje serce całkowicie do siebie. Oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz, nie przestanę przyzywać, dopóki się nie stanę, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie. O Duchu czystości, oczyś mnie. O Duchu zbawienia, zbaw mnie. Bracia i siostry, w tej pielgrzymce na święta paschalne idziemy drogą wiary dojrzałej, jak wczoraj mówiliśmy. Jest ważne, byśmy zobaczyli, że to Bóg prowadzi historię naszego życia. Oczywiście czasami myślimy, że to my ją prowadzimy, ale ważne, byśmy pozwolili Bogu prowadzić. Niektóre wydarzenia z naszego życia, których może nie zrozumiemy nigdy do końca, ale tam był obecny Bóg, się nie zgorszył nawet naszymi grzechami. Tak nas kocha, że w jakiejś mierze nie ingeruje w naszą wolność, kiedy grzeszymy. Taka jest Jego miłość. Cierpi, ale pozwala nam być ciągle wolnymi. Miłość Boga, pokornego Boga wobec każdego z nas. Mówiliśmy w tych naszych rozważaniach, dotykając tej modlitwy serca, Jezusie, Synu Dawida. Ważne, bo ona gdzieś dotykała, a wypełniała nasze życie, tego egzorcyzmu. Jezu, Ciebie wybieram za jedynego przewodnika w moim życiu, a wyrzekłem się szatana. Mówiliśmy o tym stawaniu w prawdzie. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I dzisiaj, budując ten fundament wiary dojrzałej, też chcemy odkrywać, jak blisko każdego z nas jest obecny Bóg przez swojego Syna w mocy Ducha Świętego. Zobaczymy, że w naszym życiu jest tak blisko. Może tego nie odczuwamy czasami, ale On mieszka w sercu pokornym. Patrzcie, jak często modlimy się, może szczególnie w miesiącu czerwcu. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń moje serce według serca Twego. To słowo pokora w ogóle gdzieś zostało wyrzucone ze słownika, praktycznie już go nie używamy. Jeżeli słyszymy, albo ktoś mówi, używa, bardzo często nawet z jakąś trochę pogardą, że ktoś jest pokorny, to znaczy taki niezaradny w życiu, albo jakby nierozumiejący życia na co dzień, czyli nie potrafi tam się odnaleźć w tym życiu. Ale w sercu pokornym mieszka Bóg. I prawdą jest, że nigdy nikt z nas nie wybiera drogi pokory. Nie przyjmujemy upokorzeń, nie szukamy upokorzeń. Tak samo jak zranień żadnych nie szukamy, szczególnie, popatrzcie, kiedy one gdzieś dotykają ze strony bliskich, rodziny, męża, żony czy dzieci, które w jakiś sensie upokarzają przez różne postawy czy różne zachowania swojego życia w tych najbliższych relacjach rodzinnych. Jak to trudno przyjąć. Zresztą każde upokorzenie ktoś miał szuka, zdradzi, w jakiś sensie wykorzysta, czy ośmieszy publicznie, czy w jakiś sposób ośmieszy
przed kimś drugim. Nie jest łatwo przyjąć żadnego upokorzenia. Pismo Święte mówi nam o wielu wydarzeniach, takich, które pokazują pokorę. Patrzmy na Józefa, tego ze Starego Testamentu, syna Jakuba, który był umiłowany przez ojca, ale przez to, że ojciec go w szczególny sposób miłował, był znienawidzony przez swoich braci, odrzucony. Kiedy ojciec posyła go, żeby zobaczył, czy był tam razem z braćmi, którzy pasą trzody w Sychem, to oni, widząc, jak on przychodzi, mówi: zabijmy go, pozbędziemy się problemu naszego konkurenta w miłości ojca. I to chcą zrobić. Najstarszy Ruben ich przestrzega, że nic przez to nie osiągniemy, że go zabijemy. I na końcu sprzedali go do Egiptu. Ojcu powiedzieli, że dzikie zwierzęta go pożarły, bo nie ma. Tylko została część szaty zakrwawiona. I ojciec opłakuje syna. A Józef, sprzedany w niewolę, tam okazało się, że bardzo szybko rozpoznają, że jest to człowiek bardzo mądry, potrafi zarządzać i stał się zarządcą Potifara. Czyli gospodarzem prawie na dworze już faraona. I zarządza bardzo dobrze. Ale żona Potifara, której się spodobał Józef, chciała z nim zgrzeszyć. Raz, drugi, kolejny. Kiedy to się nie udawało, pewnego razu był sam tylko i ona chwyciła jego płaszcz, mówiąc: chodź do mnie. Józef, ratując swoją godność, ucieka. I ona go fałszywie oskarża przed mężem. Mówi: zobacz, ten Izraelita, który miał zarządzać, chciał ze mną zgrzeszyć. I wsadzają go do więzienia na kolejne lata. I słusznie. I tam w więzieniu znów daje się poznać jako człowiek uczciwy, prawy. Odczytuje sny, które w jakimś sensie zapowiadają, kto wychodzi z więzienia, kto zostaje. Ale ci, którzy wyszli, zapomnieli o Józefie. Po wielu, wielu latach, kiedy faraon miał sen, którego nikt nie mógł wytłumaczyć, przypomnieli sobie, że jest tam taki Żyd, który w więzieniu potrafi może wytłumaczyć sen. Przyprowadzili go do faraona i on rzeczywiście mówi, że ten sen oznacza, że będą lata chude, to znaczy nieurodzajne, bo będzie susza, i będą lata urodzajne. I znów, jeżeli dzisiaj przybliżamy sobie tę postać Józefa z Egiptu, to nie dlatego, żeby poznać jedynie historię, ale żebyśmy mogli w świetle tej historii popatrzeć na nasze życie. I ten Józef staje się zarządcą u faraona, drugi czy trzeci po faraonie. Tak dobrze gospodaruje całym Egiptem, całymi zasobami tego zboża. I kiedy przychodzi głód na Egipt, na Kanaan, między innymi przychodzą jego bracia z Kanaanu, żeby kupić zboże. I on ich poznaje. I daje się im też poznać. I są przerażeni, że będzie się na nas mścił. A on, biorąc ich osobno, mówi: Bóg przewidział te wszystkie moje upokorzenia dla waszego uratowania, żebyście mieli chleb, żebyście nie poumierali z głodu. To Bóg przewidział te wszystkie moje upokorzenia. Drodzy, zważmy, byśmy mogli w świetle tego słowa patrzeć na nasze życie. Bo chodzi o wiarę dojrzałą. Żebyśmy mieli to rozeznanie, o którym mówi święty Paweł, te światło oczy serca, żebyśmy wiedzieli, co jest od Boga, a co nie jest od Boga. To nie znaczy, że będziemy, święty Paweł mówi, nie ma we mnie, ja już wiem, co jest dobre. Mówi, ale nie ma we mnie często
mocy wybierać dobra. Nie ma mocy. Ale wiem, co jest dobre. Do tego potrzebujemy światła słowa, żebyśmy mogli popatrzeć na nasze życie, na całą jego historię, bo tu chodzi o pojednanie z historią naszego życia, abyśmy mogli na koniec tych rozważań podziękować Bogu za swoje życie. W całości, nie tylko za 10 lat. Do tego potrzebujemy wiary. Tu nie wystarczy poświęcenie. Nie wystarczy dyplomacja. Lepiej tak niż inaczej. Ale potrzebujemy pozwolić Bogu być przewodnikiem. Popatrzcie, kiedyś do Chrystusa przychodzi poganka, syrofenicjanka, prosić o uzdrowienie córki. Dzieje się to w środowisku żydowskim. Jest wielu uczonych w piśmie, religijnych Żydów. Kiedy ona przychodzi, oni już są zgorszeni, że w ogóle kobieta przychodzi do niego. Po drugie, że zaczyna z nim rozmawiać. I ona mówi, uzdrów moją córkę. A Chrystus w jakiejś mierze, zachowując prawo żydowskie, mówi, nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom, a dawać psom. Czyli pokazuje, w jakim sensie miejsce pogan. I ona się nie zgorszyła tym. Bo Żydzi w jakim momencie mogli zaakceptować Pana Jezusa, że mówi, a jednak ma to poczucie, kim jest. A ona odpowiada Chrystusowi, to prawda, ale i szczenięta jedzą okruszyny, które spadają ze spańskich stołów. Chrystus odpowiada jej w obliczu tych wszystkich, którzy tam siedzieli. O jakże wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie według Twojej wiary. Jakże wielka jest Twoja wiara. Pamiętam kiedyś takie zdarzenie z Białorusi, rok 2003, chyba gdzieś taka Pani Maria, która w czasie wojny, jako jeszcze młoda dziewczyna, była w takiej grupie zabrana, czy gdzieś do obozu, do Niemiec. Jeszcze jako młoda dziewczyna ten obóz formowali nad Dźwiną. Mężczyźni pewnie, sąsiedzi czy znajomi, jacyś mówią, uciekaj, bo ty nie przeżyjesz nawet tej drogi. I zepchnęli ją do rzeki. Ona w tej rzece przez 2 dni szczęśliwie jakoś tam było lato, przetrwała. Później po miesiącu gdzieś wraca do domu i mówi matka do niej, mówi Marysiu, Bóg uratował Twoje życie. Pamiętaj, żebyś całe życie służyła Bogu. Żebyś Go w jakimś sensie nie zdradziła. I rzeczywiście całe życie, Pani Maria, znana taka osoba, która na Białorusi, w okolicy Witebska, przygotowywała dziesiątki, może setki ludzi do komunii, czy do spowiedzi wcześniej, chrzciła. Jeździła na Litwę, tam z tymi dziećmi, bo tam byli księża, żeby się mogli spowiadać w taki czy różny sposób. I za każdą taką akcję była gdzieś tu wykrywana i kolejne więzienie. Ale w więzieniu to samo robiła. To samo robiła. I kiedy odwiedziłem, to nie będę opowiadał całej historii, ona już miała wiele, wiele lat, w 2003 roku w Łabiejkach, w takiej miejscowości, przywoziliśmy tam jedzenie, taką pomoc też. I tak rozmawiam w tym mieszkaniu, mówię, Pani Maria, co Pani ma do jedzenia tak na dzisiaj? Ona mówi, proszę Ojca, dużo, zawsze miała taką pogodną twarz, wręcz uśmiechniętą. W chwili mówi, no tam mam masło w słoiku przetopione, tutaj ziemniaki, nic więcej. To nie jest norma na życie. Ale ona dziękowała Bogu za to wszystko, co miała. Upokorzenie ogromne. Później okazało się, że chyba 3 tygodnie, czy ktoś ją napadł. Myśleli, że ma pieniądze, pobili.
i odwieziono do szpitala. Kiedy odwiedziłem w tym szpitalu, no mój widzi ojciec, jaki Pan Bóg jest miłosierny. I może tam bym tej zimy nie przeżyła w Łabiejkę, a w tym szpitalu pewnie przeżyję. Bóg pewnie jeszcze mnie potrzebuje. Jest ważne, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg prowadzi naszą historię, że nie ma przypadku. Jeżeli tu dzisiaj jesteśmy, to znak, że Bóg nas 1000 razy wyrwał z niewoli śmierci. Dlatego tu jesteśmy. Dlatego tu jesteśmy. Kiedy święty Piotr zaparł się Pana Jezusa, płacze, żałuje za ten grzech. Ale bardzo realnie podchodzi do życia i wraca do Galilei. I tam zajmuje się łowieniem ryb, to co umiał robić bardzo dobrze. Bo mówi, ja się nie nadaję do tego, co robi Jezus. Nie nadaje się. Tyle razy zapewniał, że go nie zdradzi, to znaczy, że będzie stawał w jego obronie. Widzi, że to wszystko spaliło na panewce, wszystko przegrał. I tam przychodzi Jezus, on już jako ponownie rybak, prowadzi spółkę to rybacką. Przychodzi Jezus i mówi, czy macie coś do jedzenia? A Piotr mówi, trochę zażenowany, mówi, Panie, ułowiliśmy całą noc i nic żeśmy nie złowili. On to przeżywa, bo widzi tych ludzi, którzy przyszli z Galilei, siedzą nad brzegiem jeziora, czekają na ryby. On będzie szukał teraz jakiegoś rozwiązania, może z innej spółki te ryby pożyczy, czy w każdym bądź razie, żeby dobrze wypaść w oczach tych ludzi, żeby dalej prowadzić ten cały biznes. Chrystus mówi do niego, to wypłyń na głębie, zarzuć sieci. Piotr, pokorzenie ogromne, mówi, Panie, na oczach tych ludzi dopiero mam łowić ryby. I jeszcze na głębokiej wodzie, to jest nierealne. Ale po chwili słuchając, mówi, na Twoje słowo. Tutaj jakby zawiesił swój rozum, całą swoją praktykę, całe doświadczenie rybaka. Mówi, na Twoje słowo. Kiedy zarzucił sieci, ten cudowny połów przychodzi, czy przypływa do brzegu, klęka na kolanach i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Odpowiedź Chrystusa jest jednoznaczna. Mówi, teraz będziesz łowił ludzi. Bóg nas zbawia jako grzeszników. Kościół jest wspólnotą grzeszników, nawracających się. Teraz będziesz łowił ludzi. Popatrzcie, jaka jest misja Kościoła. Chrystus mówi do tych 12 apostołów, którzy też się rozproszyli, czyli wszyscy mieli to doświadczenie grzechu. Zdradzili go. Macie być jak światło dla świata, jak sól, jak zaczyn. Popatrzcie, jaka jest rola światła. Taka jest misja Kościoła. Jeżeli tutaj na parkingu by nie było żadnego światła, jakże trudno popaść do samochodu. Teraz coś powiem, mamy piloty i pewnie każdy by inaczej zamrugał. Możliwe. Ale chodzi o to, kiedy jest zapalone jedno światło, wtedy każdy rozpoznaje, gdzie stoi jego samochód, nie ma problemu, żeby go znalazł. Podobnie, gdyby zgasło tu w kościele światło, wystarczy jedno światło, żeby pokazać drogę, gdzie jest wyjście, żebyśmy się nie poprzewracali przez te ławki. I taka jest misja Kościoła. I to światło ma tylko pewną funkcję, też nie jest najważniejsze. Ale dla nas świeci. Jeżeli nie będziemy chodzili w świetle, to się poprzewracamy. Taka jest misja Kościoła. Pokazać drogę. Popatrzcie, kiedyś nad brzegami gdzieś oceanu, czy morza, jeżeli stoją latarnie,
i dają te silne światło w morze, to tam na tych okrętach są różni ludzie. I rybacy, i złodzieje, i wszyscy. Ale ono świeci dla wszystkich, gdzie jest bezpieczny port. Taka jest misja Kościoła. Tu nie chodzi o statystyki. Chodzi przede wszystkim, żebyśmy wszyscy dali się poprowadzić przez to światło. I dalej mówi Chrystus misją do apostołów, tym samym mówi do nas, misją Kościoła macie być jak sól. Każdy z nas w jakimś sensie gotuje. Może nie zawsze obiad, ale ma do czynienia z solą. Jeżeli chcemy ugotować, nie wiem, dla rodziny tam kilkoosobowe ziemniaki, garnek, to nikt tam nie wrzuca garnka soli do tych ziemniaków, bo ten Chrystus w taki prosty nam sposób całą misję Kościoła pokazuje. Całe zadanie Kościoła nie wrzuca tam garnka soli, bo tego nikt nie zje. Wrzuca troszeczkę, szczyptę. I co się dzieje z tą solą? Umiera. To znaczy rozpuszcza się. Jak zostanie grudka, to je wypłyniemy, nikt nie zje. Ale w ten sposób tylko są posolone ziemniaki. Troszeczkę soli. Patrzcie, dla tego miasta potrzeba troszeczkę, aby zostali, bo to nie wszyscy mają być solą. Ważne, żebyśmy wszyscy dali się posolić, żebyśmy nabrali smaku, żeby nas ktoś nie wyplunął, bo nie smakujesz. Taka jest misja. A w jaki sposób się soli? Umierając. Popatrzcie, 12 apostołów. Ten znak, kiedy przychodzili w Rzymie czy gdzieś, ci, którzy ich aresztować, czy chrześcijan, oni ich zapraszali do środka, częstowali. Popatrzcie, jak się miłują. Kiedyś takie zdarzenie, jak papież był na spotkaniu z młodzieżą w Denver i wiele grup z całego świata przyjechało, między innymi z Afryki wiele grup i też była grupa młodzieży z Rwandy. Po powrocie, po kilku miesiącach rozpoczęły się te rzezie między Hutu a Tutsi. Takie opisy zresztą mogliście wiele czytać, czy z listów, czy z tych pozycji, które pokazały, czy są dostępne. Między innymi została otoczona taka miejscowość, bo te rzezie trwały już później bardzo perfidnie, od 10 do 16, czy gdzieś tam, ale po kolei dzień po dniu niszczono miejscowość po miejscowości, uciekali na te bagna, na tych bagnach dalej. I ta miejscowość, która została otoczona, tam było kilka osób właśnie z tej grupy, którzy byli na spotkaniu z papieżem. Nie mieli szans ucieczki. Ktoś z nich powiedział, jak czytamy w tych listach, pozwólcie nam żyć jeszcze kilka godzin. I cały czas modlili się, czytając ten fragment kazania na górze o miłości do nieprzyjaciół. Zginęli wszyscy. Ale ta postawa modlitwy poruszyła tylu oprawców, że później z całym narażeniem przeciwko swojemu plemieniu odnaleźli misjonarze. Prosili o chrzest i wielu z nich zginęło, ale napisali to świadectwo. Tak byli poruszeni tym męczeństwem. Patrzcie, Matka Teresa z Kalkuty, jedna osoba, dając swoje życie, nadała nowy sens. Dzisiaj możemy o takich wydarzeniach, to co się wydarzyło przez świętego ojca Maksymiliana w obozie, nowa wartość życia, jego godności. Kościół ma być jak sól, nie chodzi o statystyki, chodzi o jakość, aby inni, dotykając nas, rozmawiając z nami, obcując z nami w tym wymiarze środowiska, mogli dotykać Chrystusa. Po to tu jesteśmy, jego miłości, przebaczenia, prawdy. I macie być jak zaczyn. Coraz mniej pewnie już w domach się piecze, ma do czynienia
z drożdżami, ale jeszcze niektórzy może pamiętają, że trzeba troszeczkę drożdży, odpowiednie środowisko, klimat, to znaczy warunki cieple. I to ciasto wydawałoby się, że jest umarłe, już nic, tam już nic nie ma. I nagle po godzinie zaczyna rosnąć, pełna dzieża jak kiedyś, nadaje się do jedzenia. Taka jest misja, bo to Bóg daje wzrost. Ważne, byśmy przyjęli to ziarno Słowa Bożego. Chrystus mieszka w sercu pokornym. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń moje serce według serca Twego. Każdy z nas doświadczył tyle upokorzeń. Może to były nieliczne momenty w życiu, kiedy pozwoliliśmy mieszkać Chrystusowi w nas, kiedy On mógł zawładnąć nami. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń moje serce według serca Twego.